Wierzę. Wierzę. Nie, nie, nie. Wierzę. Nie. Wierzymy. Wierzenie. Wierzę. Nie. Nie, ja głęboko wierzę, nie. 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 Wierzenie. Witamy w Wierzeniu, przed mikrofonem Jakub Dębski. Goszczę dziś w studiu zespół gospelowy, nazywa się Joyful Voice. Powiedzcie mi, w jakim składzie u nas jesteście? W składzie dyrygent, czyli ja, Ola Slawik, poszczególne osoby, chórzyści nasi, Kasia Persona, Andrzej Pyzik, Ewa Konieczna i Ola Kustra. Poszczególne głosy chóru. Na czym w ogóle polega muzyka gospel? Z czym to się je? Jak to wygląda? To jest taki fenomen, bo w różnych gatunkach muzycznych możemy wyśpiewywać różne treści, a gospel zasadniczo z jednej strony jest gatunkiem muzycznym, a z drugiej strony ma konkretną treść, niesie właśnie te treści ewangeliczne. I to jest moim zdaniem niezwykłe, bo rzeczywiście trudno jest mówić o utworze gospel, kiedy na przykład on ma świecki tekst. Owszem, możemy to zrobić, ale coś takiego nie powstaje na szeroką skalę na przykład. Tylko jeśli słyszymy o gospel, to zawsze są to jakieś tam treści biblijne, treść Ewangelii po prostu, nie? Więc myślę, że jest to gatunek jedyny w swoim rodzaju przez to właśnie. Słowo gospel oznacza Ewangelia w języku angielskim. Słowo Boże, tak. Boże przesłanie, nie? W związku z czym jest to przesłanie ewangeliczne po prostu. W każdym słowie, czy to dotyczy doświadczeń ludzi z Bogiem, czy to dotyczy uwielbienia Jego, to jest po prostu niesie ze sobą Ewangelię. Czy można powiedzieć, że gospel jest pewnego rodzaju modlitwą? Jasne, że tak. Jak najbardziej. Są utwory, które są stricte modlitwami. Sama treść i słowa są właśnie wypowiadaną modlitwą i dużo osób często tak nawet właśnie się modli, czy uwielbia Boga przez utwory. Też jest powiedziane, że kto śpiewa, ten modli się dwa razy. Słyszałam, że kto fałszuje, modli się trzykrotnie, więc może nie idźmy tym tropem. A od jak dawna funkcjonujecie? No, chór w tym roku obchodził już 16 urodziny. Założyła go Ola Slawik 16 lat temu w Krakowie i z wieloma sukcesami po drodze składy się zmieniały. Policzyliśmy kiedyś, że przez chór Joyful Voice przewinął się ponad 200 osób, a aktualnie jest nas około 20 osób. I to jest wasz już stały skład plus 15. Każdy ma pewnie przypisaną jakąś rolę. Tak. Tak, jeżeli chodzi o śpiewanie, to oczywiście bez dyrygenta Anielusz, także tutaj w tej roli Ola. No, my jesteśmy reprezentantami trzech głosów, śpiewamy tak jak to nie w tradycyjnym, tylko w tym nowoczesnym gospel, w trzech głosach sopran, alt i tenor. Ile osób potrzeba, żeby był gospel? To zależy, jeżeli to ma być chór gospel, no to musi być po kilka głosów w danym głosie. Jeżeli zespół, no to żeby śpiewać gospel tak naprawdę, żeby śpiewać Ewangelię, wyśpiewywać chwałę Bogu, to niewiele jest potrzebnych osób. Bo gospel to nie tylko chóry. Teraz gospel jest tak bardzo rozwinięty, to są bardzo często utwory solowe, takie bardziej soulowe, zespołowe, churalne, no takie typowe gospel, no to są generalnie chóry. Im więcej, tym lepiej. Też zależy od brzmienia głosów. Który kawałek puścimy jako pierwszy? Sold out. Tak, tak, myślę, że sold out to jest taka nasza wizytówka. To jest taka petarda. O czym to kawałek? Sold out. Znaczy tyle, co wybawiony, wyzwolony. Trudno to przetłumaczyć tak naprawdę na polski. Ale mówi ta pieśń o tym, że przez Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę możemy być uwolnieni.
uwolnieni, możemy być wyzwoleni, możemy mieć życie wieczne i być tego pewni, jeżeli do Niego należymy, jeżeli Jemu oddajemy swoje życie. Dokładnie o tym mówię. Jest to bardzo radosna pieśń, która mówi o tym, że właśnie przez Niego, przez ofiarę Jezusa Chrystusa jesteśmy wyzwoleni. Wierzenie! Wracamy do studia. Dziś jest z nami zespół Joyful Voice, czyli gospel. Ja jeszcze może coś dopowiem do Sold Out, bo czasem spotykamy się poza próbami i analizujemy te teksty i rozważamy te treści, żeby odnieść się po prostu do nich. Każdy w tych piosenkach znajduje coś dla siebie i właśnie w Sold Out jest taki tekst: I've come through the fire, I've come through the rain, but God, He never left my side. I mimo tego, że każdy ma jakieś problemy w życiu i czasem o nich też wspólnie rozmawiamy, koniec końców wiemy, że nie musimy się bać, bo Bóg jest cały czas przy nas. I jeszcze łatwiej, jeszcze lepiej śpiewa nam się wtedy piosenkę. Kiedy w ogóle gospel zawitał do Polski? Ola, to chyba pytanie do ciebie. Znaczy ja myślę, że wcześniej były jakieś tam takie podrygi, wpływy, tak. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków i to, co się tutaj zaczęło dziać, to było w 1999 roku, kiedy były pierwsze warsztaty gospelowe tutaj na taką większą skalę. No i później od tych warsztatów zaczęły się tworzyć chóry, zaczęły się tworzyć nowe warsztaty. Te warsztaty zresztą trwają co roku do dzisiaj, zawsze w październiku. No i taki był początek. Natomiast teraz już jest sporo chórów i ta muzyka staje się bardzo popularna, coraz bardziej popularna. Jest dużo chętnych do śpiewania tej muzyki, także ona teraz przybiera trochę inne kształty niż na początku. Tworzą się też polskie tak naprawdę utwory gospelowe. Myślę, że taki jest początek tego. A dużo jest takich grup gospelowych? Ja zawsze powtarzam, że Kraków gospelem stoi, tak trochę niegramatycznie, ale liczymy, że jest 11 chórów i te chóry są różne. No, niektóre działają krócej, niektóre dłużej. Jest młodzieżowy chór gospel, jest chór męski, Faceci w czerni. No i łączy nas właśnie ta chęć wielbienia Boga przez muzyka gospel. Wiele z nas przyszło do chórów, bo zaczęliśmy właśnie przez warsztaty 7 razy gospel czy inne, a niektórzy w drugą stronę, czyli przyszli do chóru, a mimo to dalej uczestniczą w tych warsztatach corocznie czy kilka razy w roku w różnego rodzaju warsztatach gospel. A kto u was śpiewa? Co trzeba zrobić, żeby być z wami? No, to jest sito. Sito nazywa się Ola Slawik. O nie, jakie sito. Trzeba stanąć, zaśpiewać, ładnie się uśmiechnąć i mieć nadzieję, że Ola przyjmie cię do chóru. Tak naprawdę trzeba mieć przede wszystkim motywację, serce i chęć pracy i serce. Tak, bo ja swoje pierwsze dźwięki w życiu publicznie wydałem dopiero w Joyful Voice i przez te ponad 2 lata pracy, inaczej 2 lata bycia w chórze, musiałem wykonać po prostu dużo pracy, ale mam nadzieję, że Ola się zgodzi. No, najważniejsza była ta motywacja, która musi też trwać. Czyli dzięki Joyful Voice masz szansę się rozwijać. Jak najbardziej. Każdy z nas. Każdy z nas. Ja też mogę to potwierdzić, bo mija mi 2 rok w tym chórze i gdy zaczynałam, to praktycznie w ogóle nie umiałam śpiewać. Znaczy, no, może miałam jakąś tam chęć, ale tak technicznie, czy właśnie tak fachowo, to prawie nic nie umiałam, a teraz jest zdecydowanie lepiej. To jak to się stało, że dostałaś się do zespołu? Chyba ten uśmiech, co? Pewnie tak. Albo jakieś takie przeczucie odgórne. Motywacja. I dużo wiary. Tak. No bo regularnie ćwiczymy, też nie tylko na próbach, ale też na takich indywidualnych emisjach głosu. I to i dużo również daje. Na próbach samego głosu, bo mamy teraz dodatkowe próby, kiedy spotykamy się same alty, same soprany, same tenory i też możemy to szlifować właśnie tak grupowo, ale nie jednak całym chórem, więc to jest bardzo fajne. A gdzie was można usłyszeć? Bo rozumiem, że efekty waszej pracy gdzieś jakoś wybrzmiewają, prawda?
Jak najbardziej. Dajemy kilka koncertów w roku. Jesteśmy chórem, który działa przy Młodzieżowym Domu Kultury Dom Harcerza na Rejmonta 18. To jest nasz dom, w którym najczęściej można usłyszeć Joyful Voice. Jesteśmy też zapraszani w inne różne miejsca. Także zapraszamy do kontaktu. Poza tym istniejemy w internecie, także skoro jesteśmy na Facebooku, to jesteśmy prawdziwi. Facebook, YouTube, nasza strona internetowa joyfulvoiceart.pl. To są miejsca, gdzie choćby teraz można nas znaleźć. A jakiś najbliższy koncert się szykuje? Aktualnie pracujemy nad własnym utworem, teledyskiem i już za tydzień wchodzimy do studia, żeby nagrać nasze głosy. Aha, czyli rozumiem, że te poprzednie to były covery. Tak. Tak, to co w tej chwili będziemy nagrywać, nad czym pracujemy, to jest nasz własny utwór w języku polskim, jedyny w języku polskim. Jedyny polski popisany. Teraz tak, ale myślę, że zaczniemy troszeczkę robić też takiś trochę we własnym kierunku. No i nagrywaliśmy wideo w różnych miejscach, w takie wiosenne, także teledysk będzie bardzo wiosenny, a teraz przed nami studio i nagranie dźwięku, w związku z tym taki intensywny czas mamy pracy nad tym, bo się okazuje, że no język polski nie jest wcale takim łatwym językiem do tego, żeby go śpiewać, zwłaszcza, że zawsze śpiewamy po angielsku, no i jest to pewna, no jest to różnica, jest to też pewna trudność dla nas, żeby dobrze to przygotować, ale mam nadzieję, że uda nam się to zrobić bardzo dobrze i do tego dążymy w ostatnim czasie. Stąd koncertów nie mamy, bo skupiamy się nad inną rzeczą po prostu. Myślę, że to dobry czas, żebyśmy posłuchali kolejnego kawałka. Never Alone. Co to jest Never Alone? To oznacza, że nigdy nie jesteś sam z Bogiem. Jeżeli żyjesz z Bogiem, to nigdy nie jesteś sam. Tam też śpiewamy taki tekst, że On jest jakby zawsze przy naszym boku. I myślę, że ta piosenka mocno wybrzmiewa tą treścią. To jest też tak naprawdę tradycyjny kawałek związany z gospel, w takim opracowaniu naszym, takim bardziej współczesnym, ale ta jego tradycyjność wybrzmiewa tam w chórze, w harmonii też zdecydowanie. Natomiast treść jest rzeczywiście też dla mnie bardzo, bardzo istotna. Tutaj nigdy nie musisz się obawiać, nigdy nie musisz się bać, bo Bóg jest przy tobie, bo jest zawsze po twojej stronie. Możesz się go mocno uchwycić i nigdy nie jesteś sam. W takim razie posłuchajmy Never Alone w Radiu Pryzmat.
I don't have to worry 'cause I don't have to worry 'cause I'm never alone. I'm never alone. Never alone. Never alone. I don't have to worry. I don't have to worry 'cause I'm never alone. Never alone. Never alone, never alone, never alone, never alone, never alone, never alone. Wracamy do studia. Ola, wspomniałaś, że śpiewacie tylko w języku angielskim. Tak. A czy jest możliwe, jest to możliwe, żeby gospel był w języku polskim? To zależy... Tak, to zależy, o co pytasz, bo jeżeli chodzi o stylistykę taką typową gospel, no to jest trudniejsze. Natomiast w Polsce często gospel kojarzy się po prostu z muzyką uwielbieniową. I ona przyjmuje tutaj tak już troszeczkę inny styl. Natomiast wszystko, co jest związane z muzyką, która uwielbia Boga, teraz jest często nazywane muzyką gospel. Niekoniecznie stylowo gospel. Chociaż jest to bliższe na przykład uwielbieniu, nie? Albo takim gatunkom jak pop czy rock, to tak, są po prostu prostsze, powiedzmy, gatunki niż gospel. Mhm. Mhm. Tak, bo taki typowy gospel, myślę o czarnym gospel, jest związany bardzo często z taką i harmonią dosyć bardziej skomplikowaną i formą jakąś już bardziej taką określoną, złożoną. Natomiast no, w języku polskim to często są takie uwielbieniowe utwory, które z tą stylistyką, no może nie... No coś tam mają wspólnego, ale nie do końca. Treść na przykład. No tak. No. Wspomniany był także teledysk, tak? On już jest nagrany. Jak może wyglądać teledysk do muzyki gospel? No proszę wyobrazić sobie ludzi hasających w niebieskich i czerwonych szatkach po polu rzepaku. To jest nie lada widok. No, to nie jest coś, co spotkamy na ulicy, wychodząc do pracy, więc myślę, że szykuje wzrok. Gdzie by znaleźliście to pole? Sadak czereśni. W Polsce chyba nie trudno o takie też pole, hasaliśmy. Więc... No to akurat w moim miejscu zamieszkania. Tak, było to przedsięwzięcie logistyczne, ale cały chór się stawił. W sadzie i na polu rzepaku. No ale pamiętajmy też, że gospel jest bardzo kojarzony jako muzyka radosna, więc i teledysk jest bardzo radosny. Będzie tak. Kiedy premiera? Myślę, że we wrześniu, jesienią będzie premiera. Tak, tak, na dobry początek semestru kolejnego. Dopiero? No ale to przecież wiosna. No tak, ale trochę to trwa, zanim instrumenty nagrają, instrumentaliści nagrają swoje partie, zanim wszystko zostanie zmiksowane i tak dalej, no to... Skrane z obrazem? Trochę, tak, jeszcze zgrać trzeba z obrazem, to wszystko po prostu jest bardzo ciężka praca wielu osób. Zresztą wszyscy mówią, że nie robi się premiery na lato, tylko na jesień. Tak, myślę, że latem by się zgubił ten teledysk gdzieś. A no właśnie, opowiadaliście mi o 20 osobach w zespole. Czy w tym już są instrumentaliści? To są sami chórzyści. Tak. Współpracujemy z różnymi muzykami, zależnie od projektu, zależnie od dostępności. Mamy kilku zaprzyjaźnionych pianistów, kilku perkusistów, kilku basistów. Więc kto zechce z nami grać i jest dostępny w danym terminie. Trębacza na przykład też. Znaczy, tak, saksofonista. Próbujemy różnych eksperymentów, więc i instrumentalistów też jest dużo. Też pracujemy z podkładami. Jeżeli robimy jakieś oryginalne utwory, które oryginalne gospelowe utwory amerykańskie, to kupujemy po prostu też podkłady i pracujemy z podkładami. To nam daje taką możliwość mobilność, robienia koncertów w miejscach, w których na przykład
nie ma miejsca za dużo, a chcielibyśmy tam wystąpić, chcielibyśmy głosić Ewangelię, no bo to jest naszym celem. No albo wtedy, kiedy po prostu najzwyczajniej, najtrywialniej w świecie nie ma pieniędzy i nie jesteśmy w stanie po prostu zapłacić za cały koncert, wtedy po prostu wchodzimy z podkładami, jest to dużo łatwiejsze. Na waszym kanale na YouTubie można znaleźć kawałek z Maćkiem Szturem. I Asią Kulik, też warto dodać. I Asią Kulik. Jak to się stało? Jak to się stało? Tak naprawdę kiedyś podeszła do mnie znajoma, która pracuje w Unikornie. To jest stowarzyszenie właśnie na rzecz osób, które leczą się po chorobach nowotworowych. Bo temu właśnie służy, u tym ludziom służy Unikorn i tam też właśnie pracuje Jerzy Sztur z żoną. Oni bardzo wspierają tą fundację, to stowarzyszenie. I podeszła do mnie właśnie z taką propozycją zaśpiewania koncertu tam. Ja się bardzo chętnie zgodziłam, w związku z czym byliśmy tam, śpiewaliśmy koncert. Było to bardzo, bardzo sympatyczne przedsięwzięcie. I w momencie, kiedy Unikorn chciał zrobić swój własny utwór, to zwrócili się do nas z prośbą, żebyśmy nagrali chóry do tego. W związku z czymś opracowaliśmy to po prostu na chór i nagraliśmy. To jest taka wizytówka Unikornu, w której my mieliśmy swój skromny udział po prostu i bardzo się z tego cieszymy, że tak właśnie było. Jeszcze nie! Wracamy do studia. Jest ze mną Joyful Voice. Chciałbym was zapytać o wasze największe osiągnięcia. Zależy, bo to trudno mierzyć. Na pewno ta współpraca właśnie z Unikornem i ze Szturem i Anią Kulik. Także coś, co po prostu jest z kimś, kto jest troszeczkę bardziej widoczny na, powiedzmy, scenie takiej polskiej. Nie wiem, czy coś jeszcze przychodzi do głowy. To był rok bodajże 2012, kiedy mieliśmy przywilej śpiewać chórki z kolei w przedsięwzięciu Whitney Houston symfonicznie. To było takie duże wydarzenie w Krakowie. Zdarzyło nam się śpiewać na takich dużych scenach. Festiwal Życia, tam była też kilkutysięczna publiczność. Była trema? Chyba nie większa niż na zwykłym koncercie. Myślę, że zawsze odczuwamy to podobnie. Na pewno bardzo zawsze pomaga to, że jesteśmy jednak grupą i że współodczuwamy. Czyli... I jesteśmy też sobie wsparciem nawzajem, więc... Traktujecie siebie jako jedną wielką rodzinę. Oj tak. Ja myślę, że ja, właśnie jak zapytałeś o największe osiągnięcia, to ja nie wiem, czy bym nie powiedziała, że największym osiągnięciem jest to, że stworzyliśmy jakąś taką przyjaźń między sobą, że chcemy stać za sobą nawzajem i po prostu się lubimy, wspieramy, że nie jest to grupa obcych sobie ludzi, tylko chcemy się poznawać i być ze sobą bliżej. Tak, bo ja myślę, że moglibyśmy mówić o różnych koncertach, byliśmy kilka razy w Niemczech na festiwalu, byliśmy tak. Zapraszani tam i to był bardzo niezwykły czas, gdzie też tysiące ludzi się przewijało po prostu. Ale myślę, że czasem śpiewaliśmy w galeriach też, no w bardzo różnych, w klubach, w bardzo różnych miejscach, ale czasami bardziej zapadają nawet w pamięci te koncerty, gdzie jest mało osób, ale na twarzach ludzi widać po prostu, że jest, że ta muzyka do nich, te słowa do nich przemawiają, że ich serce się przemienia po prostu, że ludzie zaczynają poznawać Boga. Śpiewają z nami, tańczą z nami. Ja pamiętam sytuację na przykład w takim malutkim kościółku gdzieś naprawdę taka wioseczka malutka. I pamiętam mały drewniany kościół, przepiękny. Niewiele osób, ale tak ogromna radość. I pamiętam babcie takie, które przyszły w chustkach na głowie.
i na końcu tańczyliśmy wszyscy razem i te babcie po prostu tańczyły razem z nami. Była tak ogromna radość i to był tak niezwykle sympatyczny czas, że no trudno to porównać z koncertem na przykład parotysięcznym, nie wiem, w Bottrop w Niemczech, bo to jest całkiem inna atmosfera. Tam ludzie reagują zupełnie inaczej, aczkolwiek są oddaleni od nas, a tutaj jesteśmy jak gdyby... Prywatnie bardziej. Tak. I jesteśmy razem z publicznością i możemy razem wielbić Boga. No to są zupełnie różne... ja wiem, różne przeżycia po prostu, różne doświadczenia. I jeżeli mówić o sukcesie, to naprawdę trudno jest o tym powiedzieć, dlatego że dla każdego sukces oznacza co innego. Dla mnie sukcesem jest, jeżeli śpiewamy na przykład w galerii i mówię o tym, jak Bóg wszystkich kocha i jak kocha każdą osobę, która przechodzi i że wybacza grzechy i że po to właśnie poszedł na krzyż, żeby wybaczyć nam grzechy, żeby być dla nas posileniem. I widzę, jak kobieta, która stoi, ma łzy w oczach i płacze po prostu. I wiem, że ją to bardzo porusza i wiem, że Bóg dociera do jej serca. I to jest ten moment dla mnie, który jest sukcesem. Również sukcesem jest ten moment, kiedy widzę, że, nie wiem, tysięczna publiczność podnosi ręce i śpiewa razem z nami. Ale to są całkiem różne rzeczy. Natomiast to, co jest naszym celem, to jest głoszenie Ewangelii, to jest to, żeby tak jak my jesteśmy przemieniani przez tą modlitwę, przez muzykę, przez to, że jesteśmy razem, przez wspólną modlitwę też, to chcemy tym emanować do innych ludzi i mówić o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze. Tak jak Biblia mówi, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, żeby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To jest nasze przesłanie, żeby każdy, kto nas słucha, każdy, kto stoi, wiedział, że Bóg daje życie wieczne i że tylko On jest w stanie to zrobić, że nie musimy się miotać w jakichś tam problemach i tak dalej, tylko że możemy Jemu wszystko oddać i powierzyć i że mamy pewność tego, że Bóg skruszone serce przyjmie i przemieni po prostu. Skruszone życie weźmie i odwróci, tak jak śpiewamy. To wszystko jest prawdą i o tym mówimy. Posłuchajmy tej prawdy. Czy możemy ją znaleźć w Overflow? Na pewno, tak. Ja myślę, że w każdym utworze możemy znaleźć. Jest to bardziej modlitwa. Modlitwa o to, żeby... przepełnić? Tak, żeby Duch Święty przepełniał nas i przemieniał rzeczywistość. I, no i to jest prawda, tak. Bo Duch Święty dokładnie to robi. Wierzenie! Wracamy do studia. Jest ze mną Joyful Voice. Macie może jakieś ciekawe opowieści z koncertów? Na każdy z naszych koncertów zapraszam swoich znajomych. I miałem w zeszłym roku taką sytuację, gdzie moja koleżanka przychodziła przez bardzo trudny czas i powiedziałem jej jedno słowo. Przyjdź. Po prostu przyjdź. I usłyszałem tak naprawdę jedno słowo po koncercie, bo podeszła do mnie i powiedziała dziękuję. To, co do niej zaśpiewaliśmy, to co do niej dotarło, po prostu mówiło do niej od wewnątrz i od tamtej pory życie no, zmieniło się diametralnie i jest zupełnie odmienną osobą. To był taki trochę punkt zwrotny i uważam, że każda taka osoba, nawet jeżeli to jest jedna osoba na 1000, poczuje coś w naszym koncercie, to jest nasz wielki sukces. Został nam jeszcze jeden kawałek. No turning back. To znaczy? Nie ma odwrotu. Odwrotu to jest od czego? Taka odważna piosenka. Myślę, że tam ta ostatnia część utworu to jest coś, co wybrzmiewa we mnie zawsze najmocniej, gdzie śpiewamy, że krzyż przede mną, świat za mną, nie ma już odwrotu, po prostu będę szedł w tą stronę. I myślę, że we współczesnym świecie bardzo trudno jest realizować takie słowa, ale tak jak żyjemy my przemieniani przez Boga w jakiś sposób w naszej codzienności, na pewno też powiemy, że to życie się opłaca, że to jest warte poświęcenia jakby i warte zarzucenia tej szerokiej drogi, którą podąża dziki tłum.
i to, że gdzieś tam z czegoś zrezygnujemy, nie oznacza, że nasze życie będzie uboższe, wręcz przeciwnie, będzie jeszcze bogatsze i warto, po prostu warto odwrócić się tak konkretnie, pozostawiając stare i otwierając się na nowe. Posłuchajmy No Turning Back w Radiu Pryzmat. Somebody, anybody.